Warszawa, Warszawa. No i do tej Warszawy tutaj przyjeżdżają święci w dniach ostatnich, świadkowie Jehowy. Tutaj jak jest ten słupek przezroczysty, widzę, że już jest przezroczysty. Stoją cały dzień, to już nie ma teraz, by pojechali. Tak tutaj niestety dominuje ateizm, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Ludzie w nic nie wierzą. Niestety ateizm dominuje. Pałac Kultury Lenina, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Zapraszamy tutaj. Przy tym słupku stoją święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Po lewej stronie, tutaj gdzie ta kobieta w niebieskim, kok, blond, na rowerze, tu stoją świadkowie Jehowy zawsze. Cały dzień stoją. Oczywiście świadkowie Jehowy niczego się nie boją. Nie są przesądni, że ci moherowi myślą, że to jacyś żebracy, bo jak u nich stoi się, to oni nic nie robią. A w cerkwi u prawosławnych tak się stoi, te 4 godziny można stać i można śpiewać. A oni gadają w systemie moherowym. Jak się zbiorą w liczbie 7-10 osób, to mogą gadać, proszę Państwa, cały czas. O dupie Marynina, to przecież wiadomo, że Biblii nie znają. W cerkwi ani razu nie byli. U Świadków Jehowy w sali królestwa ani razu nie byli. W kościele ewangelickim też ani razu nie byli. No to więc, proszę Państwa, hulaj dusza, piekła nie ma. 3 dni pracują, bo to 3 miliony, Mysia 3, Jerozolimskie 3, na 3, na 3, na 3. I potem szaleją pod Stadionem Narodowym. Pod Stadionem Narodowym zaraz będziemy. Podjedziemy tym autobusem 507, który tutaj do nas raczy przyjechać, zakręcić w lewo i jeszcze raz w lewo. A tu wszędzie jest, proszę Państwa, Warszawa. Pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. System moherowy, nie ma Świadków Jehowy. Także uważaj, jak Ci powiedzą dzień dobry, to nie musi to być złowrogie, ale to nie jest szczere, to nie jest prawdziwe, to jest salcesonistyczne, to jest takie krętacze typowe dla Warszawy. Jako że wiecie Państwo, że tu są cwaniacy, salcesony, proszę Państwa, i z takiego dzień dobry, to może się bójka zrodzić. Także bardzo do bójki od słowa dzień dobry, to nie jest daleko. Także proszę wiedzieć o tym, wy o tym wiecie, ale jak ktoś nie doświadczył, to nie rozumie tego. W Warszawie tutaj są codzienne napady, nawet tutaj kamerę przyłożyłam w nocy na te nocne autobusy Stołecznego Miasta Warszawy. No to tych ochroniarzy z nocnych autobusów chcieli pobić, no bo jak oni bilety sprawdzają, a to brak biletu, tu kosztuje 150 zł kary, a potem więcej, a potem więzienie, potem areszt. To trzeba pobić, proszę Państwa, tych ochroniarzy. I tutaj stałam przy centralnym z lewej strony i pokazywałam co nieco. Jak jeden chce podbiec do tego takiego bambaryły, przecież ochrona, to wielcy mężczyźni, nie podskakuj idioto. Ale chciał jeden podskoczyć, chciał drugi podskoczyć. I tak zastanawiali się, ale już nie było jak, bo podbiegła policjantka, bo podszedł jeszcze jeden policjant i oni są w klice. Działają w grupie, ale że to człowiek głupi jest i myśli, że jemu wszystko wolno, że w tej agresji, w tej hipochondrii rechodupsko, proszę Państwa, moherowej, przecież tutaj swego czasu, jak tymi kamieniami przymierzali się na policję, to ja tutaj nagrywałam filmy z Emily Plater. Tysiące wozów policyjnych jechały w kierunku Emily Plater, tam przez Emily Plater i mamy, proszę Państwa, w kanale El Mercedes, ale to jest bardzo głęboko. Proszę szukać policji 11 listopada. Także proszę Państwa, każdy się jakby tak bardzo chciał zalogować rzuceniem kamieniem w policji. A potem jak się dowiedzieli, że będą siedzieć w więzieniu, bo przecież nie wolno atakować policji, prawda? Grozi więzieniem. To się już chcieli wycofać. Za późno, za późno.